No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry New World. Jak może widzicie już tutaj w lewym dolnym rogu ekranu mam 60 level wbity, także wbiłem maksika. Tutaj sobie rozbijam obóz, bo tam kawałek dalej już ta zaraza jest i nie chcę, żeby mnie cokolwiek naruszała w tym momencie już. Żeby mi leciało ta zaraza, prawda? I tutaj, no, tak wygląda mój obecny jakby pancerz i broń. Broń sobie taką kupiłem. 1276 obrażeń zadaje. Jak widzicie, w ogóle po wbiciu maxa pojawia się też coś takiego jak biegłość, przeciętna biegłość. I można to nawet mieć na 625 i wtedy wam też statystyki broni się zwiększają, tak? Czyli tak naprawdę, no, bez tej biegłości, no to na przykład taki topór mogę mieć 549, tak jak mam, prawda? Natomiast jakbym tą biegłość sobie wbijał, no to automatycznie wtedy tam wyżej podskakuje razem z tą biegłością. No i tak to wygląda. Tutaj te na 520, co ma tutaj 520 punkty wyposażenia, to są z tego eventu świątecznego, te przedmioty z tego najwyższego trieru. Ich mam tutaj kilka. W zasadzie to jest to i buty. No a to kupowałem już, tego w ogóle nie wymieniałem, zdaje się, a tutaj ten napierśnik kupiłem sobie też w sklepie. No szukałem takiego, żeby dał coś odporności na zarazę. Jak widzicie, on daje plus 13 tej odporności na zarazę, no bo tu mamy tą zarazę, to może to coś pomoże. No i generalnie dałem sobie też, najbardziej jestem chyba z tego amuletu zadowolony, bo on daje, jak widzicie, może plus 8,3 więcej do maksymalnego zdrowia, także to jest naprawdę super. No i dzięki temu mam 8500 zdrowia. Tutaj też mam dobry pierścień, bo daje 10% szansy na trafienie krytyczne. No i tutaj też ten kolczyk jest fajny, bo jak może widzicie, zyskujesz 0,45% zdrowia na sekundę, regeneracja, nie? No, także tak to wygląda. No i jak widzicie, fizyczne 1442, także sporo podbiłem. Od żywiołów 1550. Naprawmy jeszcze wszystko, żebym już był tam na maksika. No i co, i chyba będziemy lecieć. Chociaż powiem wam, że i tak nie czuję się pewnie, bo dość mocny ten strażnik jest. No i zobaczymy, jak to wyjdzie już właśnie w takim... To znaczy, to też nie jest najmocniejsza broń, jaką mogłem mieć. I pancerz i wszystko, ale szkoda mi było trochę kasy i wiecie, tak jak może pamiętacie, wcześniej miałem 24 tysiące i tak mi zeszło 6 tysięcy na te zakupy. No zobaczymy, co to da. No, jeśli to nic nie pomoże, nie będę sobie dawał mimo wszystko rady z tym całym strażnikiem studni, no to więcej zainwestuję po prostu w te zakupy. A kurczę, jednak tutaj mogłem rozbić obóz, ale dobra, już nieważne. Tu też mi jeszcze... Nie, tu już mi schodzi chyba. Czy nie, nie schodzi mi też. Ta zaraza, nie? No dobra, tych na razie bez problemu rozwalam tym nowym toporem. No ale topór mam naprawdę dobry, także też liczę, że tego strażnika dobrze pociacham nim. Topór akurat, no, dość dobrze zainwestowałem. Jest prawie, no prawie najlepszy, jaki mogę mieć. No jeszcze tam, jeszcze były tam możliwości, żeby był lepszy, ale to jest jeden generalnie, powiedzmy, już tam z lepszych, nie? Powiedzmy, że mógłbym mieć lepszy, no nie wiem, o 10% jeszcze od tego. Ale to już tak maksymalnie, no. Także ten i tak jest... Dobra, już mi leci ta odporność na zarazy, także trzeba się pośpieszyć. Żebym nie miał, kurde, zaraz... Dobra, wiecie co? Ja od razu idę na niego. Bo jak mi ta zaraza wskoczy... O, widzicie? To będę mu zadawał niskie obrażenia, a teraz mu wchodzą jeszcze wysokie. Także go poskładam, ale łatwo poszło, widzicie? Bo to chodzi o to, że nie byłem
nie wpadła mi ta zaraza na maksa. A jakby mi wpadła zaraza na maksa, to od razu bym mniejsze obrażenia też zadawał. Dobra, zaraz studnie matki teraz mamy. Czyli to jest chyba to. No dobra, no to teraz bardzo łatwo poszło w sumie. Porozmawiaj z Adiana Teron. No, ale bo widzicie, o widzicie, teraz mi zaraza wpadła, nie? I pewnie jakbym walczył znowu z nim w statusie zaraza, no to bym miał... to bym miał poważny problem. Ale że... No i teraz mam, widzicie, zarazę przez te 170 parę sekund. Ciekawe, czy będę mógł z Adianą porozmawiać w ogóle. Konwulsje studni matki. Zaraza wpływa w jej korzenie, obejmujące cały świat. Aż po strzaskaną górę. Wyczuwam konwulsję studni matki. Zaraza wpływ naszymi stopami pulsuje. Kurde, znowu będę musiał czekać, aż mi ta zaraza chyba się skończy, żeby porozmawiać dobrze z nią. Jest zarówno nienaturalna, jak i śmiertelnie niebezpieczna. Bo mnie wyrzuca cały czas, jak widzicie, z okna dialogu. To chyba przez tą zarazę. No dobra, no to cóż, no. Spróbujmy jeszcze raz. Pod naszymi stopami pulsuje wiele. No, widzicie, znowu mnie wyrzuca. Energii. Potęga, którą. Dobra, ale weźmy to, może. Kurde. Wiem, że tak będzie. Albo dobra, już zaczekajmy w takim razie, aż ta zaraza zleci. Bo to chyba nie da się jakoś tego. Chociaż nie, może laską. Mi zniknie ten efekt. Chyba nie. Eliksir? Też nie. No to nic, no to trzeba będzie zaczekać, aż to zejdzie. Chociaż kurde, chyba jakiś jest może... potężny eliksir regeneracji. O, usuwa zarazę. O, widzicie. Dobra, to ja sobie wezmę tą nalewkę. No, i nie ma zarazy i możemy rozmawiać z Adianą. Pod naszymi stopami pulsuje wiele bardzo niestabilnych energii. Potęga, którą dysponujesz, jest zarówno nienaturalna, jak i śmiertelnie niebezpieczna. Obiecuję odpowiedzialnie z niej korzystać. Wiem, że tak będzie. A teraz ruszaj do strzaskanej góry. O kurde. Porozmawiaj na skraju lasu z moim przyjacielem Chrzęstakiem. Pomoże ci w wędrówce. Na razie tak. 60. poziom. Nie mogę obiecać, że pokój pomiędzy ludźmi a wściekłą ziemią długo się utrzyma. Lecz dzisiaj staniemy u waszego boku i stawimy czoło naszemu wspólnemu wrogowi. Nasz duch jest waszym duchem. Strzaskana góra. No chyba się zbliżamy. Znajdź Chrzęstaka w Strzaskanej górze. Chyba się zbliżamy, coś mi się tak wydaje, do końca rozgrywki, do końca gry. Gdzie by się tu... Tu bym się może gdzieś przeniósł, żeby mieć bliżej. Tu nie mam odkrytych tych miejsc. Dobra, pójdę do teleportu i myślę, że tu się przeniesiemy. No dobra. Kurde, ale jestem podekscytowany. Chyba się zbliżamy do końca rozgrywki. Coś mi się tak wydaje. No fajnie, że tego strażnika się udało rozwalić. Ale widzicie, dzisiaj lajtowo poszło. Bardzo łatwo. To wynika z tego, że po prostu nie dałem się zarazić, kurde. No, wtedy tą zarazę łapałem i z nim walczyłem, dlatego tak słabo to szło, no. W sensie w poprzednim odcinku. No. No zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy z takim ekwipunkiem, jaki mam, dam radę ukończyć tą grę. Już dają misję na 60 level, także to już może być jedna z końcowych. Albo końcowa nawet może misja. Dobra, kilometr 300 mamy stąd.
No tam w strzaskanej górze też będę musiał uważać, zdaje się, i robić jakieś kurde uniki. Bo przeciwnicy będą dość mocni. Tych też se powymijam, bo w sumie nie chce mi się ktoś z nimi przesadnie walczyć. To chyba jest przejście. Tak. Kurde. Kurde. No już czatownicy driad mnie tutaj namierzyli. Chcą mnie chyba wyeliminować z dalszej rozgrywki. No dobra. To jest chyba ta droga. Nawet mi się kojarzy teraz z tej misji, co z tym ziomkiem. Jak pamiętacie, co szliśmy na ten event. Zimowego wędrowca. Tak. Lecimy do strzaskanej góry. No kurde, to już będzie finish gry, coś mi się tak wydaje. Albo może jeszcze po tej misji jeszcze jedna. Wziąłbym sobie może teleport od razu odkrył. Pójdę do tego posterunku. No i to i tak po drodze w sumie. Ja się muszę, zdaje się, że tej drogi trzymać cały czas. Tej głównej arterii komunikacyjnej musimy się trzymać i powinno być cacy. Znajdź chrzęstaka. No ciekawe, co to ten chrzęstak będzie. Dobry azymut obraliśmy, dobrą drogę. No ciekawe, region strzaskana góra. To chyba można bęcki dostać, coś mi się tak wydaje. Co tu jest? Ćma życia. Oczy. Oczy ćmy życia. Tutaj chyba zaraz jakieś łobuzy się pojawią. O, 64. Ciekawi mnie tylko, czy jakbym z nimi zaczął walczyć, czy ja bym sobie czasem nie zwiększył o tego. Jak wiecie, to weźcie mi powiedzcie, bo tutaj, w sensie tej biegłości, bo tutaj pisze, że łupy upuszczane przez wrogów i znajdowane w skrzyniach w strefach powyżej 60 poziomu mają szansę na zwiększenie tej wartości. No. Także tu może jest strefa powyżej 60 poziomu. Nawet na mapie chyba tak jest. Tak, jest plus 60 napisane. To teoretycznie, jakbym tutaj kogoś usiekł, to chyba bym sobie zwiększył tą biegłość. No ale dobra, na razie to lećmy na misję. Jak wiecie może, czy dobrze domniemuję, to powiedzcie ewentualnie. Dobra, zawalczę może z nim, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No chodź, chodź kolego, kurde, myślisz, jak masz 64 level, to ci wszystko wolno? O kurde. I egzekucja! Ależ go pięknie skończyłem. Kurde, ale nic nie wypadło z niego. Skoczyło mi coś? Nie. Nie, musiałbym podnieść chyba jakiś łup. Jak tam pisało. Dobra, dawaj na tego łucznika jeszcze. Zobaczymy. Kurde, ta szmata to mnie jeszcze zabije. O Jezu. Dobra.
9 monet, ale nic nie opuścił? To słabo. Dobra, idę stąd, bo... bo mamy misję do zrealizowania. Jak mi chciał odwinąć. Cwaniaczek. Dobra, chłopaki, nie mam czasu na was. Zabiłem was dwóch i dajcie mi spokój, no. A może się chcą zemścić za dwóch martwych kolegów, no ale no, no cóż, no. Zabiłem ich i uciekam, no czego nie rozumiecie. A tu co to jest? Skażony. Co? Skażony trawnik. Ciekawe co dodaje. No dobra, czyli tutaj jeszcze kawałek i potem jak będzie skrzyżowanko, na pierwszym skrzyżowanku w lewo. I tutaj zdaje się. Zacznę trochę uniki robić, w sensie tak biegać z boku do boku, bo ten łucznik chyba chce do mnie strzelać. No dobra, chyba idziemy 309 metrów. Dobra, chyba mamy dobrą drogę na ten posterunek, tak jest. Kurde, no ten łucznik mnie goni coś. No jak zwykle nastąpiła rezygnacja, jak już chciałem z nim walczyć. Może z tych wyłomach skażenia. Weźcie mi napiszcie, bo ja chcę wiedzieć jak to się, jak tą przeciętną biegłość się podbija. Czy tych plus 60 wystarczy zabić i z nich wypadają jakieś rzeczy, co podbijają? Czy na przykład takie wyłomy skażenia tutaj w tym rewirze trzeba... rozwalać i nagrody zbierać. To wezmę, może to też coś może daje. Skażony krawnik. No, trochę zebrałem tego. Zobaczymy, może się do czegoś przyda. Tego zabiję. Gdzie uciekasz? Kurde. A dobrze, trafiłem go. Ciekawe co z niego będzie. Trzaskany samiec. Sarnina i żelazna skóra. No dobra, lećmy do posterunku, a potem do tego chrzęstaka. No już 650 metrów mamy. Także zbliżamy się. Jaka melodia, kurde. My się chyba zbliżamy do końca gry, coś mi się tak wydaje. W sensie wątku fabularnego. To bym zobaczył. Ten piec, aha, obsydianowy gips. Bo wiem, że tutaj coś z tego gipsowania też tam pisze, że tą biegłość się z odlewów gipsowych, otwarcie odlewu gipsowego zwiększy biegłość. Jak myślicie, czy tu do gospody się zabugować? Czy nie? Dobra, nie róbmy tego, bo i tak jak mnie zabiją, to i tak się tu odrodzę.
a może trzeba będzie znowu do tej Adiany i Teron wrócić, to sobie wrócimy. No bo obecnie jestem w gospodzie w Rajskim Gaju, nie? No to może tak zostawmy. Jaskinia Spilajo. Kurde, taka przerażająca muzyka. Jakbyśmy chyba faktycznie biegli już na zakończenie tej gry. Załatwmy może tego zwiadowcę. Może ten coś upuści, kurde, w końcu. Nie, aha, on nie jest zabity. No nie, zabity jest. Nieraz te kościotrupy nie giną, kurczę, za pierwszym razem. Zauważyłem, jak ja się zabiję. No dobra, zbliżamy się do tego naszego chrzęstaka całego. Mamy 200 metrów. I fikołek, tak jest. No dobra, to chyba tędy. I fikołek. Pięknie. Dobra, jesteś moją ostatnią szansą na znalezienie, kurde, jakiegoś przedmiotu i ulepszenie sobie. Kurde, no nie. A lipa. Dobra. Zbliżamy się do chrzęstaka, zdaje się. Tu mam 49 metrów, ale wciąż chrzęstak jest niewidoczny. Dobra, to już widzę. On jest tam wyżej. Będę się musiał wspiąć. Nie wiem, tędy? No, kurde. Dobra, tu jest wejście, zdaje się. No właśnie tam. Kurde. No nie gadajcie, że ja tam się nie wespnę do niego. Musi być jakieś wejście. Trzeba dobrze poszukać. Tutaj może. Nie, no też nie. Ja to w ogóle mam ciężki pancerz, to też może przeszkadzać, żeby tam gdzieś doskoczyć. A nie, tutaj, dobra. No, na szczęście jest. Jest przejście. Zobaczcie, jak z góry ładnie widać wszystko. Ostrzysk jest! Niedźwiadek, chrzęstak! Ej, jak nie mam. Ariana mówiła, że przyjdziesz. Nazywam się Chrzęstak. Jestem zwiadowcą. Zwiadowcą. Pierwszy raz gadasz z niedźwiedziem? Nie, gadałem już z Bułą. To moja starsza siostra Buła. Lubię ryby. Ja też lubię ryby. Jak zresztą większość. No dobra, i co? Porozmawiałem. Widzisz ten wulkan? To właśnie strzaskana góra. Zawsze była aktywna, ale ta erupcja zaczęła się całkiem niedawno. Azotowa laska, piąty poziom. Górskiego gmachu musimy iść. O kurde.
To właśnie tam twoi pobratyńcy walczą ze skażeniem. Dołącz do nich, potrzebują cię. No dobra, to już chyba finalna forteca u progu. Udaj się do górskich gmach. 594 metry. Chyba tam. Tak mi się coś wydaje. To jest teleport. No dobra, no. Czemu nie? Aha, dobra, mam. Forteca u progu, czyli do tego posterunku po prostu się trzeba udać. No dobra, no to idziemy tam. Nie wiem, czy ten teleport sobie odkryć, w sensie tą kapliczkę. Może odkryjmy od razu. Może się przyda. Chociaż ona jest dość blisko tego posterunku. To jest takie złudzenie optyczne, że ona jest blisko mnie, z tego co widzę. Dobra, może ją zleję jednak. Wow! No zaczyna się robić niebezpiecznie. Dobra, chłopaki, nie chcę mi się z wami walczyć. Nie wyrzucacie nagród. Mimo, że już trzech was zabiłem. Dobra, tego zabiję może. No ty już musisz, kurde, wyrzucić nagrodę. No nie. Kurde. Dobra, ta kapliczka jest trochę za daleko. Musiałbym gdzieś tam przechodzić. Chociaż 233 metry. Ale i tak mi się nie chce tam iść. Dobra. Idźmy najpierw do tego, do tej fortecy u progu. Tej szarży można używać właśnie do uciekania tym przeciwnikom też. No, coś się dzieje dziwnego. Dobra, 130 metrów. Czemu ja? Jakoś źle poszedłem chyba. Kurde, chyba źle poszedłem, wiecie? Chyba, że tu się będzie dało wejść. Kurde, no. O. Nie no, tu dobra, będzie przejście chyba. Będzie przejście, no i dobra. Przybywam do górskiego gmachu. Zobaczymy, co się dzieje, kurde, na plantacji. Porozmawiaj z Jesiut Meredith. A, ale tu dużo ludzi jest. No i co mi powiesz? Zastanawiałam się, czy kiedyś dołączysz do nas na froncie. Chociaż możliwe, że już trochę na to za późno. Jesteśmy bliscy wycofania się z tego miejsca. No, co ty nie powiesz? No i co dalej? I co, koniec? Trochę mi to wygląda jak... Skażeni rosną w siłę z każdą chwilą. Może lepiej byłoby oddalić się od góry tak bardzo, jak to tylko możliwe. Czyżby to był koniec linii fabularnej? Bo mi nie wskakuje kolejna misja.
Wątek główny? No nie gadajcie, że tak się to skończyło. Ja, no dobra. Ale to może będzie kiedyś rozwinięcie jeszcze tej fabuły. No nie ma już misji fabularnych. No wiadomo, mam jakieś tam misje te poboczne i misje takie typu rozwój umiejętności, nie? Czy tam awans na alchemika i tak dalej, ale widzę, że chyba to jest koniec wątku fabularnego. Póki co. No to tak się dziwnie trochę skończyło, że po prostu doszliśmy do tego górskiego gmachu i dołączyliśmy jakby tutaj do ekipy. Zobaczymy w takim razie, co ten mi da. Szykuje się jeszcze wiele wojen o zasoby. Wchodzisz w to? Dobrze, to napadę na posterunek. Dołącz pojedynkę, nie no. No dobra, no to wygląda na to, że ukończyliśmy wątek fabularny tej gry. Trochę nie wiem, co mam robić teraz. A, twe imię powtarzane jest szeptem w cichych miejscach. Szeptem w cichych miejscach, mówisz? Poziom trudności, piratu, złów. Bagna zgubę. Dobra, no to teoretycznie tutaj jakąś misję moglibyśmy wziąć. Co poluj na strzaskany samiec, zły piratus. A zobaczmy, bo tu gdzieś widziałem, że też chyba daje poboczną misję. Tam ktoś daje. Dobra, to pójdziemy jeszcze na jakąś misję poboczną. A, niekoniecznie. No niech będzie, że 62. Wystarczy, że osłabimy skażonych na tyle, by umożliwić przerzucanie zapasów. Zadaj cios skażeniu. No dobra. To zróbmy tą misję, ale powiem wam, że trochę jestem rozczarowany, że ten wątek fabularny już się skończył. Myślałem, że będą tu jakieś jeszcze fajne misje. A to nie! A tu nie! No, kurde, powiem wam, że... Trochę się rozczarowałem tym zakończeniem. No ale cóż. Dobra, zrobimy sobie jeszcze w tym odcinku tą misję poboczną w takim razie. Którą mamy pod jedyneczką, czyli nasza kolej. Udaj się do gwałtowność i zadaj cios skażeniu. Mato. No ale z tych... Zobaczcie, że z nich w ogóle nie wypadają przedmioty. No dobra, mamy 70 metrów. Zdaje się, że do tego fortu trzeba wejść.
Dobra, zdaje się, że tutaj trzeba wejść. Kurde, nie wiem, czy nie jest ich trochę za dużo tutaj na mnie. Kurde, oni są już... Wow. No, za dużo ich tu było trochę. No, ale dobra. Tak czy siak, wątek fabularny mamy ukończony. Także myślę, że no, w tym momencie troszeczkę nieco rozczarowany, wam powiem szczerze, że będę kończył ten odcinek. No i zobaczymy, być może spotkamy się jeszcze w jakichś tutaj odcinkach z tej gry, może jakąś wojnę zrobię, albo jakąś ekspedycję, czy coś ten deseń. Standardowo, jeśli odcinek wam się podobał, zachęcam do subskrypcji, do stawienia łapki w górę pod tym filmem. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach tutaj na kanale. Do następnego, cześć!